Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny vlogmas. Będzie to taki vlog z kilku dni i w skrócie wam opowiem, co dzisiaj będziemy robić. Pojedziemy na zakupy świąteczne, zrobimy haul i dzisiaj zabieram was też na sesję. Zrobiłam już sobie makijaż. Muszę jeszcze zrobić teraz usta. Za chwilę też będziemy pakować walizkę, wszystkie outfity i tak dalej, bo już mniej więcej sobie planowałam. Dobra, i słuchajcie, zastanawiam się, czy w ogóle zmieszczę się do tej walizki. Zaraz to wszystko ogarniemy i jeszcze muszę spakować kilka rzeczy, bo jestem zawsze taka, że boję się, że czegoś mi zabraknie. Dobra, to bierzemy tą kosmetyczkę, takie gwiazdeczki, i chciałabym sobie je na jakieś zdjęcie później przykleić pod koniec. Coś do ust nawilżającego, ale też musimy sobie jakiś błyszczyk do ust ogarnąć. I lecimy teraz, pokażę wam, jakie przygotowałam sobie outfity. Słuchajcie, już zdążyłam narobić trochę bałaganu oczywiście. I bierzemy walizkę. Ja uwielbiam tą małą walizę właśnie na takie sesje. Więc zaczynamy się pakować. Mam jeszcze chyba godzinę. Pierwszy outfit to jest w ogóle... Po prostu potrzebowałam takiej ogromnej, dużej marynarki i nie kupiłam sobie. Myślę, że nikt nie zauważy tego. Mam takie buty i ja w ogóle w nich nie chodzę, ale one będą fajnie wyglądać do tej stylówki. Do tego takie spodnie z Zary a la leginsy, takie jakby koronkowe. Dobra, mamy spódniczkę białą, też na taki wypadek. Outfit numer dwa to jest sukienka prześliczna. Kiedyś dostałam z Dolls Kills i w ogóle nie miałam w niej żadnych zdjęć, ani w niej nie chodziłam, więc teraz się przyda mega na tą sesję. Także ją też pakujemy. Wzięłam sobie taką bluzkę, żeby zrobić jakieś bardziej, nie wiem, basicowe zdjęcia. Dobra, słuchajcie, walizę mam spakowaną, zamykamy ją. Kanapka. Słuchajcie, już jestem gotowa do wyjścia. Mamy walizę, torbę. Wiem, że wyglądam teraz jak menel, ale po prostu ubrałam cokolwiek, żeby było mi ciepło. Jedziemy na sesję. Jestem już w action, na dziale z rzeczami do domu, szukam czegoś do pokoju. Znalazłam taki stojaczek. Słuchajcie, jakieś już za małe to jest to action. Szukam różowych rzeczy, oczywiście moja obsesja. Ale tak, kurczę, średnio, słuchajcie, coś tam sobie wzięłam, ale niezbyt dużo. Jesteśmy w Deals właśnie i wzięłam takie coś słodkie na sól i pieprz. A tutaj już jest lepiej trochę z ozdobami niż w tamtym. O, to jest fajne. Mama chce takie coś. Biorę. Niespodziankę pod choinkę. No nie no, nie tyle nakupione. Trochę tego jest. Towaru. Robimy szybki świąteczny haul, a później przechodzimy do vloga. Kupiłam sobie, tutaj robiłam na TikToka szybki haul, ale wam jeszcze pokażę, bo wiem, że nie każdy ma TikToka. Ładne, fajne. Takie ładne coś, kolor. Takie coś na biżuterię na przykład. Ten świecznik, zobacz, świecznik. Super, świeczka jest w ogóle. I tutaj fajne. Świeczka, tak, różowa. Dobra, więc przechodzimy dalej. O, to jest też bardzo fajne, zobaczcie, do zawieszania sobie kolczyków. Tutaj biżuterii, kolczyków, wszystkiego, no. O, i zobacz, kupiłam sobie odzież termiczną, bo będziemy wyjeżdżali w góry na Sylwestra, więc mam tutaj górę i dół odzieży termicznej, więc będzie mi ciepło, jak będziemy chodzić na jakieś spacery. Ja muszę być po prostu przygotowana na takie temperatury. Tutaj mamy jeszcze na pufkę, zobacz, taki słodziutki kocyk na tamtą pufkę na przykład. Fajne, co? Tutaj mamy takie coś do psikania pokoju, ale to jakieś perfumem takim wali męskim, oceń. Dajesz się to. Co nie? Męskim? Nie, no jakąś taką poziomką trochę. Co? To czemu ja jakiś męski czuję? Zobacz, to jest solniczka na sól i pieprz, ale zobacz. Fajne, takie. Super. Czekaj. O, taki Mikołaj i Renifer. I tak, mamy maseczkę do ust żelową. Action, ja po nich nie mam żadnych podrażnień, ani nic, fajnie nabierzają.
zalotka różowa. I będziemy to wszystko ozdabiać też, będziemy to łączyli z metamorfozą tego vloga. Tutaj jeszcze są właśnie trzy świeczki. Taki zapach, to jest ziska, to też jest ziska i to też jest ziska. Ogólnie bardzo podobał mi się ten sklep, fajnie tam jest w misku. Kiedyś to tak średnio, ale teraz naprawdę bardzo fajne dekoracje tam można znaleźć. Szczotkę bambusową. Kolejna rzecz to są skarpetki, bardzo fajne. Wow, kula, fajnie. Rakieta. Wekrzyn mają fajne te kule, właśnie tutaj jest złota, różowa i w środku jest chyba jeszcze tęcza, więc fajnie. Taki oto domek fajny, do niego dajemy sobie tealighta i bardzo ładnie nam świeci. A jeszcze w ogóle nie pokazałam wam, taki koszyk kupiłam sobie na kociuki czy tam na pranie, ładny. Chusteczki higieniczne. Chusteczki higieniczne, ale czy to jest do rąk, czy... Teraz przechodzimy do vloga. Strasznie mi się dzisiaj ściastkował podkład, bo mam mega wysuszoną skórę. Na szybko się umalowałam. Słuchajcie, przyszła mi jakaś duża paka, więc idziemy ogarnąć, co to jest. Nie mogłam totalnie dzisiaj wstać. Wczoraj, przedwczoraj, przez ostatnie dni wstawałam o 8-9 i dzisiaj totalnie nie mogłam się zebrać. Zamówiłam na ostatnią chwilę kalendarz z Revolution Pro. Ja pamiętam, że jak byłam młodsza, miałam te kalendarze z Revolution. I mamy dzisiaj 4 grudnia, słuchajcie. Ładnie wygląda ten kalendarz, zobaczcie. Ale mamy tutaj tylko 12 okienek, więc... że otwieramy sobie... Tak wygląda to i w środku co my tutaj mamy? Miracle Balm. Okej, czyli to jest chyba jakiś balsam do ust. Jestem tego ciekawa, bo ja mam ostatnio mega suche usta. Dobra, i otwieramy jeszcze 1, 2 i 3, więc fajnie. Tutaj mamy jedyneczkę małą. Miracle Lip Oil. Ten olejek. I zobaczmy. Takiego olejku jeszcze nie widziałam. Wygląda jak dezodorant trochę, ale zobaczmy. Nienawidzę tak późno wstawać, jest godzina 16. Ja słuchajcie, jeszcze w ogóle nic nie zjadłam i zjem chyba dopiero jak wyjdziemy z Robertem. Bardzo ładna, powiem wam, taka zwykła biała z takimi dodatkami złota. I co my mamy w trójce? Chyba opaska. Otwieramy, co my mamy 4. Taka maska, więc słuchajcie, wieczorem robimy sobie totalny self-care. Przylas. Masz dla mnie tam? O Piotrusiek, to jaki dla ciebie bociek. Nie mogłem się oprzeć. O, śliczne. Także my się zbieramy i zabieramy was. Zobacz, jaki fajny. No super. Pokażę ci, co mi było. Powiedz, co to jest, to nie skadamy. To jest, no to jest taka opaska, którą się daje na łeb, żeby przy make-upie, żeby nie ubrudzić włosów. No dobrze. Tak? Szminka. Błyszczyk. Olejek. No dobra, olejek do ust. Puder. Tak, to jest puder, tak? Poczekaj. No nie, to jest bronzer. Róż. Podkład. To jest kinkerze. A wiecie, co to się jakiś czas temu zrobiła? No co? Sprzątaliśmy szafę. I ktoś dała mi taką tubkę. Powiedziała, no taką jakby szminkę. Tylko ktoś mi powiedziała, masz, to jest bezkolorowe, to nawilża usta, ty masz pęknięte od zimna, to sobie smaruj. Ja się wróciłem do domu, posmarowałem się tym. Poszedłem na spacer z psem, nie? Nie wiem, z 15 minut chodziłem, mijałem ludzi po drodze i wróciłem na chatę, patrzę w lustro, a ja mam czerwone usta, do tego jeszcze z brokatem i wyglądałem jak jakaś... Ktoś mi zrobiła taki kawał. I tyle. Ale ja nie wiedziałam, że to jest takie. Ja myślałam naprawdę, że to jest bezbarwne. Idziemy na randkę do Zapiecka. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Zapiecku, naszej ulubionej restauracji, szczególnie na okres zimowy. Zacuszek z pieczarkami, pierożki z podgrzybkiem. Dawajcie lajka, suba i komentujcie. Piszcie to się, że jest super. Piszcie, jakie filmy chcecie. To tyle, pa. To się jest fajne. Kolejny dzień vlogmasa. Dzisiaj mamy 6 grudnia i postanowiliśmy z Robertem, że robimy sobie wspólnie prezenty. Ja tutaj mam dla niego prezent. Mam dla niego tutaj żelki i słodycze. I zrobiłam coś DIY, ale trochę mi nie wyszło, ale wiem, że mu się spodoba.
Kiedyś robiłam coś takiego chyba w przedszkolu i zrobiłam taką kulę śnieżną z naszym zdjęciem. Wiem, że trochę słabo się to prezentuje, ale mu się to spodoba. To? Mhm. Ale fajnie. Tylko ej, no niś, no ale przecież to jest żelatyną. Patrzcie przy tym. Coś jeszcze tu jest. Ale fajne. Sama to zrobiłaś? Piękne mi się, tutaj buziaka. Ej, chciałam ci kupić jedną rzecz, ale mi się tak nie chciało jeszcze iść do sklepu, że stwierdziłam, że możemy raz kupić dzisiaj. Wow! Ale śliczne! Sam zapakowałam. Ej, ale ładne! Zobaczymy, co mi tutaj przygotowała na Mikołajki. Wybierałem ten prezent chyba z godziny. Serio? No, tak nie wiedziałem, z której i tak dalej. O, różowe, słodkie. Co to jest? To jest jakaś mgiełka. Co to jest? Kula do kąpieli różowa. Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołaja, chociaż... Dziękuję, nie wiem. Nie wiem, czemu się to obchodzi. Są imieniny Mikołaja po prostu, czy coś. Ej, ładna, bo ma takie Łukasz szkło różowe trochę. Dobra, dziękuję kochanie i powiem ci jeszcze jedną rzecz. Te rzeczy mi dał żar, dlatego jest żelatyna. Spoko. Ale miło i tak, nie? Że pomyślałem. Tak. Dobra, szybko otwieramy kalendarz, bo 6 grudnia, więc może być coś fajnego. Jakaś mała ta szóstka, Penseta? Serio? No, ale przynajmniej ładna, bo złota. To jest skarpetka 6. Skarpetka. Co jest w tej szóstce? Aha, jakieś chyba... O, fajna skarpetka. W szóstce mamy Sephora Lip Liner To Go. Teraz pokażę, jak zrobiłam toaletkę i będziemy szukać tych maseczek. Dobra, patrzcie, więc stwierdziłam, że chcę mieć dużo różowych dodatków. I tutaj jest właśnie tak różowa i zobaczcie sobie, wszędzie podawałam te kokardki. Tutaj jest kokardka, zobacz co z tym zrobiłam. To jest bardzo fajne, no. Tutaj dałam biżuterię i tutaj bardzo mi się podoba ten kremik, ładnie wygląda właśnie z Revolution, fajnie. Tutaj sobie zrobiłam jeszcze taki kącik. Bardzo fajny. Fajny, więc tak to wygląda. I teraz gdzie są te maseczki? Gratulacje. A jeszcze kupiłam sobie taki zestaw ostatnio w Osmanie. To jest mega fajne do nakładania kremu. Mhm.